Szanowni Państwo, święta, święta i po świętach. Mamy końcóweczkę świąt i wiecie, w czasie tych świąt dowiedziałem się o pewnej dyrektywie unijnej, która będzie podpisana. A dyrektywy mają to do siebie, że dotyczą wszystkich państw, z tym, że jednych bardziej, drugich mniej. Dlatego, bo wiecie, Unia jest taka fajna, że narzuca się jakby władztwo, panowanie unijnej konstytucji nad tymi lokalno-krajowymi, z wyjątkiem Niemiec i Francji. Oni jakoś nie pchają się w tą stronę. Innymi słowy, jeżeli będą takie dyrektywy unijne, o których ja mówię teraz, to one obowiązują przede wszystkim tych, którzy podlegają bezwzględnie nadrzędności, zasady nadrzędności tej unijnej konstytucji. Ale oni mogą sobie regulować według własnych konstytucji. I czego ta unijna właśnie wytyczna, albo to powiedzmy dyrektywa, dotyczy? Ona dotyczy tak zwanych paszportów mieszkaniowych. Wszędzie ludzie mieszkają, prawda? Ty może mieszkasz we własnym domu. Ty może mieszkasz gdzieś tam we wspólnocie mieszkaniowej. Ktoś inny gdzieś indziej. I one będą dotyczyły paszportów mieszkaniowych. Paszportów domów, paszportów mieszkaniowych albo lokalowych. I o co tu chodzi? Chodzi o dobro natury oczywiście. I będą kategorie, będzie A, B, C i tam D, tam nie wiem ile ich będzie. Ja mówię ogólnie, to jest później wniosek, to będzie w mojej opinii, ale to co mówię to jest fakt. Więc wprowadzi się to i na przykład jeżeli byś miał C, znaczy jakaś stara tam kamienica czy coś, to będziesz musiał ją w ciągu 4 lat doprowadzić do B. A po kolejnych 4 latach do następnej. Aż dojdziesz do zero emisyjności. I kto ma za to płacić? No ty! Nie ma dyskusji. I także oni narzucają, że w każdym domu po tej renowacji przymusowej, na koszt oczywiście mieszkańców, ma być podłączenie do ładowania tych samochodów elektrycznych. Nawet gdyby w całej wsi nie było jednego, to i tak w każdej chałupie ma być podłączenie. No ludzie, o co tu chodzi? I kogo na to stać? Ale teraz w mojej opinii, po co to jest? No to jest po to, żeby ludzi nie było na to stać i żeby ludzie musieli rezygnować z własności i żeby ewentualnie gminy, to jest moja opinia, przejmowały stopniowo od ludzi te domy, budynki własności i gminy będą miały fundusze na to, żeby to doremontować, a ludzie będą musieli tylko wynajmować własne mieszkania, które oddadzą gminom. Obawiam się, że rzeczywiście Mr. Klaus jakoś tam przeprowadza, Schwab zresztą, przeprowadza ten swój plan i chce, żebyśmy nic nie mieli, a byli szczęśliwi. Żeby to wszystko polegało na tym, że wynajmujemy. I wprowadza się neomarksizm, gdzie nie ma prywatnej własności. Oczywiście, jeżeli będziemy stawiali opór, nastąpi to później. Jeżeli nie będziemy, to niestety wcześniej pójdziemy na tą rzeź. Ale c'est la vie, jak mówią Francuzi. Tak to już jest. Ja tylko informuję, a co z tym zrobimy, to się przekonamy. Bądźmy z Bogiem.